We went to the Horseshoe Bend, which is in Page, Arizona. Odwiedziliśmy Horseshoe Bend, które znajduje się w miejscowości Page w Arizonie. Potem pojechaliśmy do stanu Utah, miejscowość Kevin City, miejsce położone blisko parku Design. Godne zobaczenia i teraz jedziemy do domu. Będziemy dotykać śniegu. A skąd przyjechaliście? Z Phoenix. I misiu Teddy. Podoba się wam? Tak, bardzo. Mieliśmy wiele wspaniałych przeżyć. Did you like it? Yes. Loved it. It's very beautiful. Okay. There's a lot of hikes that you can do with the kids. Lots of hikes, kid friendly, yes. Powiedzcie hello polskim widzom. Cześć Polsko! W tej pustce wyrastają nieśmiało, zupełnie nieśmiało malutkie wioski. No i teraz jak popatrzymy hen daleko, to byłoby zamknięcie. Jeszcze jakby taka rodzaj takiej wyspy na tym morzu, które tutaj się rozpościerało. Tutaj widać dwa brzegi rzeki. Jeden jasny, z takimi ciemniejszymi naleciałościami, a drugi w kolorze cegły, czerwony. No i gdybyśmy tak popatrzyli, jak ta rzeka płynęła, między brzegami odległość około 3-4 mil. I ta rzeka płynęła sobie w tamtą stronę, w tamtym kierunku. Jesteśmy teraz na poziomie tego plateau, czyli tej płaskiej takiej niecki na samym dnie pomiędzy brzegami tej rzeki. Spokojnie to będzie 10 mil. Spokojnie, szerokość między jednym brzegiem, widocznym gdzieś tam po prawej stronie, a drugim brzegiem po lewej, to będzie około 10 mil. Tak szeroka była ta rzeka, a była głęboka na może z 500 metrów. No i co pozostawiała po sobie? No nic, pustkę, nic. Tutaj jest jakieś historyczne miejsce, więc okazuje się, że środkiem tej przestrzeni między dwoma brzegami przeszła pierwsza droga z Santa Fe do Page, do miasta Page. To inne roślinki. Nie widziałem nigdy takich, tak jakby małe różyczki. Nie znam takiej odmiany.